Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu historycznym, po pierwszym na stadionie przy ulicy Zielonej przy sztucznym oświetleniu, w którym to gry w Słupsk podejmowała lidera trzeciej ligi zespół Floty Świnoujście. W meczu zakończonym porażką Gryfa 0-1. Chciałbym poprosić o komentarz do tego spotkania trenera drużyny gości, pana Grzegorza Stwary. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym pogratulować tutaj trenerowi, gospodarzy bardzo fajnego zespołu, bardzo ambitnego, dobrze grającego. Ale ja się cieszę z trzech punktów. Tak mieliśmy plan, chcieliśmy wygrać, udało nam się. Aczkolwiek myślę, że troszeczkę doświadczenia przewyższaliśmy zespół gospodarzy, ale zespół gospodarzy naprawdę mi zaimponował walką, bieganiem i charakterem. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz trenera gospodarzy, pana Krzysztofa Millera. Dobry wieczór. Niestety otwarcie stadionu przy światło się nie udało. Bo nie tak jak chcieliśmy. Ponoszę pełną odpowiedzialność za ten wynik, gdzieś niektóre rzeczy mogłem zrobić inaczej. Zrobiłem tak, jak zrobiłem. Zespół gości, to co trener powiedział, na pewno wygrał ten mecz doświadczeniem. To było widać. Naprawdę rzut wolny w drugiej połowie. Można powiedzieć, że to była jedyna sytuacja, ale później bardzo mądrze grali w piłkę. I my, pomimo tego, że stwarzaliśmy sobie sytuację w pierwszej i drugiej połowie, nie zdobyliśmy bramki. Po raz kolejny gdzieś tam ta pasa remisu się kończy, porażka na własnym stadionie, co bardzo boli. Szkoda mi jest chłopaków, ponieważ walczyli, zostawili zdrowie, tego nie można zabrać, ale musimy dołożyć jeszcze jakość piłkarską i finalizację, żeby te sytuacje zamieniać na bramkę. Też dzisiaj też zabrakło trochę szczęścia, ale nie chciałbym wszystko zmieniać na szczęście, po prostu przegraliśmy mecz. Dzisiaj jest ciężko, jutro będzie jeszcze gorzej, ale w poniedziałek, pojutrze będzie kolejny dzień, zajdzie słońce i będziemy walczyć, przygotowywać się do kolejnego spotkania. Proszę bardzo, pytanie. Czy podstawowym elementem było brak skuteczności? Myślę, że chyba było to dzisiaj widać, że zabrakło tej kropki na tej. Bardzo ciężko panu przeżywać, panie kolego, bo że kibice, tak jak co tutaj jesteśmy, nawet rozmawiamy, że podobał się Gryf jednak, bo wiadomo, przegrana, tych punktów nie ma, ale sama gra podobała się. No, to nie jest jazda figurowa, że dają punkty nam za ładną grę. Musimy trzeba zacząć wygrywać i musimy się obudzić, dołożyć, tak jak powiedziałem wcześniej, tą kropeczkę nad jej. I musimy po prostu zdobywać bramki. A dlaczego jesteśmy źli i wkurzeni? Z tego względu, że widzimy, jaki jest potencjał w tej drużynie. I naprawdę tej waleczności, agresji, ambicji nie można nam zabrać, tylko jeszcze musimy dorzucić te cwaniactwo, nauczyć się pewnie tego troszeczkę i tą przede wszystkim tą finalizację. Po prostu musimy zacząć strzelać bramki. Panie trenerze, co pana zaskoczyło, jeśli chodzi o Gryfa? Jeśli chodzi o drużynę. A jeszcze mogę dołożyć jeszcze pytanko? Taki pomysł już na końcu, żeby jak macie jedną bramkę przewagi, to już absolutnie gacie jest sekuracyjnie, bo proszę wybaczyć, ale ostatnie 15 minut trochę wygląda jak autobus. No, pan tak powiedział, no tak akurat zareagowaliśmy, no Gryf chciał doprowadzić do remisu, a my chcieliśmy dobić to zwycięstwo do końca. Nam się to udało. Mieliśmy swoje sytuacje, może nie sytuacje, ale w kontrze wychodziliśmy, zabrakło troszeczkę zimnej krwi, bo myślę, że jednak dwóch kont, które byśmy lepiej wykorzystali, mogłaby się skończyć bramką, ale tak jak trener powiedział, bardzo ambitnie grający Gryf. I taki mieliśmy pomysł. Wiedzieliśmy, co gra Gryf. Mieliśmy dzisiaj taki pomysł, że troszeczkę zawiesimy środek, tak zrobiliśmy. No i myślę, że najważniejsze to, że wygraliśmy. No, Gryf jeszcze nie przegrał w tym sezonie meczu, a Flota tutaj wygrała. No ja myślę, że tutaj nie ma co osądzać nas, bo my wygraliśmy i tyle. Oczywiście subiektywne, moja subiektywna opinia o autobusie. A jak pan ocenia nowe to spotkanie, bo to był też inauguracyjny mecz w Jupitera, pogoda się dopisała, tym bardziej trochę jak w Hiszpanii. No doskonałe warunki do gry w piłkę. Uważam, że życzyłbym sobie, żeby wszystkie mecze były rozgrywane o tej porze, przy światłach, to naprawdę gra się wspaniale. Kibice bardzo też dopisali, też przyjechali ze Świnoujścia, bardzo fajna atmosfera. Życzyć tylko każdemu zespołowi, żeby miał taki obiekt jak tutaj Gryf ze światłami i grać przy światłach kapitalnie. Dziękuję bardzo.
Jeszcze od siebie, panie trenerze, trochę humorystycznie na koniec. Pana słynna wypowiedź, dość emocjonalna. Czy teraz jako trener pan równie emocjonalnie reaguje w szatni na mecze, które są przegrane przez pana drużynę, jak niegdyś, gdy był pan zawodnikiem? Nie, troszeczkę jestem starszy. No, wtedy byłem młody i tak podchodziłem do tego zupełnie inaczej. Chociaż, nie wiem, z kimś tu rozmawiałem przed meczem od was i powiedziałem, że najbardziej czego nienawidzę to przegrywać. No i chyba trochę to widać na ławce, ale staram się już troszeczkę zimnej krwi zachować. Jeżeli chodzi o te decyzje, to z perspektywy tego spotkania ta jedenastka powinna wyglądać inaczej, czy to jest kwestia taktyki, czy ustawienia? Znaczy, no nie chcę wchodzić w te szczegóły, bo tutaj bym musiał gdzieś tam personalnie, indywidualnie, bo to jest sport zespołowy, to może to gra zespołowa i razem wygrywamy, razem przegrywamy. Tak więc na pewno wyciągniemy wnioski, bo to jest dla nas najważniejsze. Już tak jak powiedziałem, od poniedziałku zaczynamy przygotowanie do meczu. Ja chciałbym też pocieszać, bo to już był taki dla ciebie mecz obrazu, ale byliście przez dużą część tego spotkania zespołem, który miał inicjatywę, który atakował. No tak, ale to flota wraca z trzema punktami, a my zostajemy bez punktu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.